Elementy do montażu powierzchniowego to dziś podstawa przy budowie większości urządzeń elektronicznych. O samych elementach typu SMD i o tej technologii był już odcinek na tym kanale, tam znajdziecie więcej na ten temat. W tamtym odcinku obiecałem Wam, że do tego jeszcze wrócimy, no i właśnie teraz mam zamiar dotrzymać obietnicy. Pogadamy sobie nieco więcej o elementach do montażu powierzchniowego, o tym, jak oceniać i określać ich wymiary oraz jak je rozpoznawać, bo wydaje się, że są to rzeczy, które najbardziej nas elektroników interesują, zarówno pod kątem ich użycia we własnych projektach, a także przy serwisie. No to zaczynajmy! Wymiary elementów SMD są oczywiście w pewnym stopniu znormalizowane. Chodzi głównie o elementy typu chip, czyli są to rezystory, kondensatory, cewki i inne elementy, które posiadają tylko dwa wyprowadzenia, mogą to być także np. dławiki, bezpieczniki, diody LED. No najczęściej chodzi tutaj o elementy bierne. Ich obudowa ma kształt prostokąta. Wielkości obudów mają nazwy i w tej nazwie jest zakodowana ich wielkość, ale nie jest ona zwykle podawana w milimetrach. Tylko w innych jednostkach zwanych milsami. 1 mil to po prostu 1000 cala, czyli w przeliczeniu na milimetry, a raczej na mikrometry, będzie to 25,4 mikrometra. Jeśli element chipowy ma oznaczenie np. 1206, tak jak widzimy tutaj na rysunku, to znaczy, że ma on wymiary 120 na 60 milsów, czyli w przeliczeniu na milimetry będzie to 3,2 na 1,6 milimetra, i tak dalej, czyli dosyć małe to, ale okazuje się, że obudowa, Obudowa 1206 to bardzo duża obudowa SMD. Najmniejszy wymiar jaki jest spotykany w praktyce to 01005, czyli element o wymiarach 04 na 02 mm, czyli coś o wielkości ziarnka maku i to bardzo małego ziarnka. Tutaj na tym rysunku miałoby to chyba... Wymiar tej, tej, tego zera tutaj. W praktyce dla nas najmniejszymi elementami, których montaż możemy jakoś opanować pod mikroskopem, będą elementy 0,402, no może jeszcze 0,201. Wyprowadzenia elektryczne znajdują się, jak widzimy, na, najczęściej na krótszych bokach obudowy, ale czasem mogą się również znajdować na dłuższych bokach obudowy. Wtedy oznaczenie obudowy ma odwrócone liczby, na przykład z 12,06 robi się 0,6,12, ale to spotykamy. Raczej rzadko. Jeśli chodzi o grubość, czyli ten trzeci wymiar elementu chipowego, to nie jest ona określana w oznaczeniu i może być ona różna w zależności od tego, jaka jest wartość pojemności kondensatora, na przykład czy mocy rezystora. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że technologia SMT, czyli technologia montażu powierzchniowego, to technologia nie tylko elementów małych. Są elementy, które z racji swoich parametrów, czy też właściwości mechanicznych, nie mogą mieć fizycznie małych rozmiarów. A nadal są to elementy typu SMD. Przykładem mamy tutaj ten tranzystor, ale bywają również duże dławiki do montażu powierzchniowego, kondensatory elektrolityczne, czy elementy mechaniczne, takie jak przekaźniki, przełączniki itd. Takie elementy zwykle nie mają przyporządkowanych oznaczeń, ich footprint jest unikalny i związany z samym elementem. Ale wróćmy do elementów chipowych, do rezystorów i kondensatorów SMD. Z tej tabelki tutaj możemy wyczytać wymiary typowych elementów chipowych, zwykle rezystorów, kondensatorów, a tutaj mamy rysunek takiego jednego elementu z wymiarami, z oznaczeniem poszczególnych wymiarów. Są to oznaczenia E i A, czyli calowe w milsach, takie najczęściej się stosuje. Natomiast w tej tabelce kolorowej tutaj mamy porównanie najczęściej stosowanych wielkości obudów EIA, czyli calowych i odpowiadających im oznaczeń metrycznych, które się nazywają JIS. Bo niestety spotyka się także oznaczenia wymiarów, które są metryczne, czyli cyfry te nie są w milsach, tylko odpowiadają wymiarom w milimetrach. I żeby było jeszcze ciekawiej, to niektóre elementy są dokładnie tak samo oznaczone. Na przykład element 0402, tutaj akurat nie ma takiego elementu metrycznego. W mierze metrycznej ma wymiary 0,4 na 0,2 mm, a w calowej, jak wynika z tej tabelki, no jest to 1 mm na 0,5 mm. Czasem przed oznaczeniami wymiarów metrycznej dodaje się literę M przed cyframi, zatem M0402 będzie to element metryczny, a bez litery 0402 będzie on calowy w milisach, czyli 40 na 20 milisów. Osobne oznaczenia co do wymiarów obudowy dotyczą kondensatorów elektrolitycznych tantalowych. Mamy tutaj oznaczenia od, literowe od A do E. Oraz literę V zwykle używa się tych czterech pierwszych liter, czyli ABCD. Przy okazji przypominam, że w kondensatorach tantalowych typu SMD Kreską na obudowie oznaczony jest plus kondensatora. Jeśli chodzi o kondensatory elektrolityczne aluminiowe do montażu powierzchniowego, to są one podobnie skonstruowane jak tradycyjne elektrolity, a normalizacja ich wymiarów polega na określeniu średnicy obudowy kondensatora zwykle jest to średnica od 3 do 18 mm, a wymiary podstawy i kształt footprintu. No, zależą już od producenta i mogą się nieco różnić, ale zwykle da się wymiennie przylutować taki kondensator mimo drobnych różnic. Jeśli chodzi o diody, to mamy tutaj kilka typów obudów SMD. Na pewno zetknęliście się z diodami w obudowach. MELF, czyli MELF, czyli takimi walcami z wyprowadzeniami na końcach, i mini MELF nieco mniejszymi. W takich obudowach spotkamy diody przełączające z NERA oraz diody szotkiego. Diody większej mocy będą w obudowach większych, typu na przykład SOD123 lub 323. Diody mniejszej mocy przełączające spotkamy również w obudowach trójnóżkowych, typu SOT23. Czasem będzie w nich dioda podwójna, czasem pojedyncza. A co z innymi elementami, np. z trans do montażu powierzchniowego. Tutaj najpopularniejszą chyba obudową dla tranzystorów mniejszej mocy jest obudowa, która się nazywa SOT23 z wyprowadzeniami o wymiarach, tak jak widzicie na rysunku. W takich obudowach jak te spotkamy również diody, diody podwójne, a także inne elementy np. mosfety małej mocy. Te same obudowy występują także w wersjach z większą liczbą wyprowadzeń, np. pięcio- i 6 nóżkowej. Podobną, ale nieco o nieco mniejszym rastrze wyprowadzeń jest obudowa. SOT 223. Dla tranzystorów średniej i dużej mocy mamy głównie obudowy D-PAC i D-2-PAC. Ta ostatnia, znana także jako TO263, jest większa i przypomina nieco przerobioną obudowę TO220. Trzeba również pamiętać, że tranzystory, głównie MOSFETy, nawet te o nieco większej mocy, umieszcza się często dzisiaj w obudowach ośmionóżkowych, takich samych jak dla układów scalonych. Na przykład SO8, i tam niektóre wyprowadzenia są po prostu powielone. Układy scalone do montażu powierzchniowego są dziś produkowane w tak dużej liczbie różnych obudów, że naprawdę ich wymienianie zajęłoby dużo czasu, zatem to sobie darujemy. Natomiast warto zwrócić uwagę, że coraz chętniej producenci sięgają po obudowy typu BGA, czyli obudowy z kulkami pod spodem na całej powierzchni układu, nawet już dla niewielkich obudów. Ale na szczęście nadal układy scalone dla nas, amatorów, są produkowane w obudowach, których mamy szansę przylutować ręcznie przy pomocy lutownicy. Tak wygląda sprawa, jeśli chodzi o wymiary obudów elementów SMD. Teraz przechodzimy do ich identyfikacji, czyli rozszyfrowywania wartości oraz po prostu jaki to jest element. Ponieważ elementy do montażu powierzchniowego są zazwyczaj małe, zatem spodziewamy się, że no, nie drukuje się na nich długich opisów. Spodziewamy się, że będzie tam coś w rodzaju kodów. Pamiętacie kolorowe kody paskowe rezystorów przewlekanych? Otóż niestety w technologii SMT nie używa się ich. A czego się używa? Niestety na początku muszę Was już zmartwić, no bo w przypadku niektórych elementów w ogóle się ich nie opisuje, ale na szczęście niektóre z nich nadal są oznaczane. Zacznijmy od oznaczeń rezystorów. Pierwszym sposobem oznaczania rezystorów do montażu powierzchniowego jest opis przy pomocy trzech cyfr. Jest on dosyć intuicyjny, ale na kilka spraw trzeba zwrócić uwagę. Tak oznaczane są rezystory z szeregu E24 o tolerancji 5%. Po prostu pierwsze dwie cyfry oznaczają wartość rezystora, a trzecia określa liczbę zer. I oczywiście wynik mamy w Omach. Czyli jeśli mamy oznaczenie np. 223, to jest 22 i 3,0, czyli rezystor o wartości 22 000 ohmów, czyli 22 kiloohmów. Dla oznaczenia 3,9,0, tak jak widzimy tutaj na rysunku, będziemy mieć nie 390 ohmów, tylko 39 ohmów, bo trzecia cyfra oznacza 0,0. Jeśli mielibyśmy oznaczenie 102, 1,02, no to będziemy mieć 10,20, czyli 1 kiloohm, a dla oznaczenia 2,25 będzie to 2,2 megaohm. Jeśli w oznaczeniu trzycyfrowym znajdziemy podkreślenie, to znaczy, że rezystor ma tolerancję jednoprocentową, czyli nadal znajduje się w szeregu E24, ale ma nie 5%, tylko 1%, a pozostałe cyfry oznaczają to samo. Mamy też oznaczenia czterocyfrowe, tak jak tutaj widzicie na przykład na tym rysunku. Są one używane dla rezystorów w szeregu E96 o tolerancji 1%. Teraz trzy pierwsze cyfry oznaczają nam wartość, a czwarta, tak jak przedtem, jest liczbą 0. Zatem dla oznaczenia np. 8202 będziemy mieć 820 plus 20, czyli 82 kOhm. Dla oznaczenia 4701 będziemy mieli wartość 4,7 kOhm, bo mamy 470 plus 1,0. Dla oznaczenia 2702 będzie to 27 kOhm, ale dla oznaczenia 1000 nie będzie to 1 kOhm, tylko 100 Ohm, bo znowu mamy na końcu... 0, czyli 00. Zer. Pamiętajcie o tym, ja czasem sam się mylę. Jeśli rezystor SMD ma wartość poniżej 10 omów, to mamy dodatkową dużą literę R w oznaczeniu. I tak rezystor na przykład tak widzimy tutaj o wartości o znaczeniu 4R7. To rezystor o wartości 4,7 ohm i tolerancji 5%, bo mamy trzyznakowy opis. Dla oznaczenia 0R22 będziemy mieć rezystor o wartości 22 ohm, czyli 220 mΩ. Ale tutaj już o tolerancji 1%, bo mamy cztery znaki. Ten oczywiście o wartości 0 to po prostu zwora. Tutaj po prostu w tych oznaczeniach poniżej 10 ohmów litera R pełni rolę przecinka dziesiętnego. No i byłoby pięknie, byłoby dosyć prosto, gdyby nie wymyślono kodów EIA96. Kod EIA96 przekreśla wszystko, co do tej pory dowiedzieliście się na temat oznaczeń. Rezystorów SMD. Jest to po prostu sposób oznaczania wartości według specjalnej tabeli. Mamy 96 wartości, każda otrzymała numer od 1 do 96, a mnożnikiem zamiast cyfry jest tutaj litera, czyli np. dla wartości 10 mamy 124 i plus jeszcze litera, która jest mnożnikiem. Ale na tym nie koniec. Są też wartości tolerancji 2%-10%. I dla nich kody cyfrowe są inne, żeby było śmieszniej. No, nie pozostaje nic innego, jak korzystanie ze specjalnych tabel lub z kalkulatorów EIA 96, które można na szczęście dosyć łatwo znaleźć na stronach i są one najwygodniejsze dla identyfikacji. Po prostu wpisujemy oznaczenie rezystora, no i wyskakuje nam jego wartość. Wystarczy wpisać w przeglądarce EIA96 kalkulator. Kod ten został wprowadzony, aby ograniczyć ilość oznaczeń do niezbędnego minimum. Bo jak się okazuje, jest to bardzo istotne w masowej produkcji. Niestety na mnie ułatwia to życia, ale mam dla Was jeszcze gorsze nowiny. Po pierwsze na rezystorach o rozmiarach 0402, czyli 0402 i mniejszych. No, nie znajdziemy już żadnych oznaczeń, bo po prostu nie opłaca się tam drukować takich małych cyferek. A po drugie, producenci elementów poważnie rozważają całkowite już usunięcie oznaczeń z rezystorów SMD wszelkiego typu. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale znając trend do obniżenia kosztów, należy się tego spodziewać już niedługo. W świecie kondensatorów stałych typu SMD już od pewnego czasu nie stosuje się w ogóle żadnych oznaczeń. Tak, w ogóle żadnych, nie ma tam żadnych napisów. Kondensatory tego typu można rozpoznać tylko drogą pomiaru, po prostu mierząc je przyrządem lub drogą dedukcji, czyli analizy układu, do którego kondensator był przyłączony. Kiedyś kondensatory ceramiczne no, miały oznaczenia, były one zakodowane, zazwyczaj miały dwie litery i jedną cyfrę. Pierwsza litera oznaczała producenta, kolejna litera oznaczała wartość kondensatora, a liczba, czyli cyfra była mnożnikiem, czyli określała, tak jak w rezystorach, liczbę zer. Na przykład kondensator KN2 to kondensator 330 pikofaradów, bo N oznacza 3,3, ,3, a 2 oznacza liczbę zer dla wartości w pikofaradach. AK to jakiś tam kod producenta. Ale dzisiaj takich oznaczeń już na kondensatorach nie znajdziemy. Oczywiście, kiedy kupujemy kondensatory typu SMD, no to znamy ich pojemność, bo są one odwijane ze specjalnych szpul, które są oznaczone jako całość. Szpule takie oczywiście używane są jako magazyny dla maszyn montujących automatycznie płytki PCB w fabrykach. Ale już na samych elementach, no, nawet na taśmie, gdzie one są przechowywane, takich oznaczeń nie ma. Szacunkowo wartość pojemności kondensatora typ można rozszyfrować na podstawie jego koloru. Tutaj widzimy na rysunku na fotografii, że spotykamy trzy podstawowe kolory takich kondensatorków małych czyli jasno-szary, taki jak ten, jasno-brązowy oraz ciemnobrązowy. brązowy Te jasno-szare kondensatorki to są kondensatory ceramiczne, zazwyczaj o małej pojemności, do 47 pikofaradów. Te jasno-brązowe natomiast to zwykle kondensatory o pojemnościach od 10 nanofaradów nawet do kilku mikrofaradów. Natomiast te ciemno-brązowe kondensatory również są ceramiczne kondensatory ogólnego zastosowania i mogą one przyjmować przeróżne wartości pojemności, i napięć zasilania są one dosyć nieliniowe i łatwo ulegają przebiciu. Dlatego, jak będziecie widzieć takie kondensatory na płytkach czy przy serwisie, no to pierwsze co zróbcie to: sprawdźcie te ciemnobrązowe. Na szczęście nie wszystkie kondensatory produkuje się bez oznaczeń. Jeśli chodzi o kondensatory elektrolityczne tantalowe, to mamy tutaj głównie trzy typy oznaczeń pojemności oraz napięcia pracy. Dla tych, którzy nie wiedzą, podpowiadam, że kondensatory tantalowe to są zwykle te żółte lub czarne, takie dosyć wysokie prostokąty, stosunkowo duże jak na elementy SMD, zwykle one są duże, o wielkości około 1206, ale są oczywiście również mniejsze. Tak jak mówiłem, mamy trzy główne systemy oznaczeń. Pierwszy z nich to po prostu podanie wartości pojemności w mikrofaradach, tak jak widzimy tutaj na tym górnym kondensatorze, oraz napięcia w woltach. Tutaj mamy kondensator na przykład o pojemności 22 mikrofarady na 20. Te małe cyferki tu na dole to rok i tydzień daty produkcji, czyli gdzieś około lato 2007 lub 97. Bo tutaj niewyraźnie widać. Drugi sposób to kodowanie, podobnie jak w rezystorach, czyli mamy trzycyfrowy kod. Pierwsze dwie cyfry to tak jak w opornikach mamy wartość, a trzecia cyfra to liczba zer, ale uwaga, wartość tego cała jest w pikofaradach. Czyli jeśli mamy tak jak tutaj 226, to jest to kondensator o pojemności 22 mikrofaradów, czyli 22 milionów pikofaradów. A napięcie, no napięcie koduje się przy pomocy litery, tak jak widzicie w tej tabelce. W naszym przypadku V oznacza 35 V. Czasem można znaleźć oznaczenia mieszane, yy, czyli wartość Pojemności zakodowana, napięcie pracy w postaci liczby voltów, lub odwrotnie. I wreszcie trzeci typ, czyli znowu oznaczenie typu E i A. Tutaj niestety znowu trzeba posłużyć się tabelką, taką na przykład jak ta, lub kalkulatorem kondensatorów tantalowych, bo są też takie. No i przy okazji znowu przypominam do znudzenia, że kreska na obudowie w tantalowym kondensatorze oznacza jego plus. No właśnie, a jak z normalnymi elektrolitami typu SMD. Tutaj jest podobnie jak z tantalami. Często po prostu na obudowie jest podana pojemność, tym razem w mikrofaradach, oraz napięcie pracy w woltach, Po prostu czasem wartość napięcia jest kodowana literą, tak jak mamy tutaj w tabelce, czyli mamy litery od małego J do oznaczenia 2A i wskazują one napięcie od 6,30 V aż do. 100 V. Liczy się zawsze pierwsza litera po liczbie oznaczającej pojemność, czyli kiedy mamy tutaj 100 A, to znaczy, że to jest 100 mikrofaradów i 10 V. I znowu przypominam o biegunowości. W kondensatorach elektrolitycznych ciemna kreska oznacza minus, czyli odwrotnie jak w tantalach. A jak będzie z elementami indukcyjnymi w obudowach typu SMD? Niestety na małych cewkach tego typu w ogóle nie znajdziemy oznaczeń. Na większych owszem, oznaczenia będą podobne jak na rezystorach, z tym, że jednostki będą tutaj w mikrohenrach. Czyli jeśli mamy cewkę lub dławik z oznaczeniem 101, tak jak tutaj widzimy na rysunku, to będzie to cewka, a raczej dławik o indukcyjności 100 mikrohenrów. Czyli dwie pierwsze cyfry to wartość, trzecia liczba zer i otrzymujemy liczbę w mikrohenrach. Dla mniejszych wartości poniżej 10 mikrohenrów. Będziemy mieli duże R, dokładnie tak jak przy rezystorach. Dla oznaczenia 4R7 będziemy mieli cewkę o indukcyjności 4,7 mikrohenra. Tutaj litera R również pełni rolę przecinka dziesiętnego. A co z wartością tolerancji? Tutaj czasem jest ona oznaczona literami, tak jak widzicie w tabelce. Są również programy, które automatycznie wskazują nam wartości cewek i ich tolerancję po wpisaniu kodu. No dobra, przebrnęliśmy przez podstawowe elementy typu SMD, a co zresztą z tą ogromną liczbą elementów półprzewodnikowych, diod, tranzystorów, układów scalonych itd. Tutaj niestety nie ma ścisłych reguł. Króluje oczywiście kodowanie, bo nie ma miejsca na pełne opisy, zwłaszcza na elementach małych, bo na przykład układy scalone na szczęście są jeszcze opisywane normalnie. Ale dzięki potędze internetu mamy dziś dostęp do wielu katalogów kodów typu SMD, gdzie możemy rozszyfrować sobie nieznane elementy. Głównie chodzi tutaj o diody, tranzystory, stabilizatory i mniejsze układy scalone. Ale jak to. Rozszyfrowywać. Weźmy sobie na przykład element typu SMD w obudowie SOT23, który ma oznaczenie 1F, czyli 1 i duża litera F. Szukamy w sieci jakiegoś katalogu elementów typu SMD, na przykład bardzo popularny jest ten, który widzicie na ekranie. Jest on w formacie PDF i szukamy w nim oznaczenia 1F. No i znajdujemy, że jest to tranzystor typu BC847B. Ważne jest, aby sprawdzić, czy typ obudowy. Budowy, czy się zgadza. I tak możemy znaleźć większość kodowanych elementów do montażu powierzchniowego. Czasem jest to łatwiejsze, czasem trudniejsze, ale zwykle się udaje. Warto zwrócić uwagę na same litery kodu, czy są one napisane małą, czy wielką literą, bo to też ma duże znaczenie. No i jeśli uda nam się zidentyfikować element, no to łatwo można znaleźć do niego notę aplikacyjną. I zobaczyć sobie, jakie on ma wyprowadzenia i tak dalej. Tutaj naprawdę mocno pomaga dostęp do informacji w internecie. Wyobraźcie sobie, jak by to wyglądało, kiedy musielibyśmy tego szukać no, w jakichś papierowych katalogach, tak jak to było kiedyś. I to wszystko na razie, jeśli chodzi o identyfikację elementów typu SMD. Oczywiście czasem możecie napotkać jakieś elementy, które będą oznaczone w sposób zupełnie inny, nic się nie będzie zgadzało, niczego nie znajdziecie w katalogach, no bo zdarza się, że producenci niektórych urządzeń celowo wprowadzają własne oznaczenia elementów, aby nie można ich było rozpoznać. Głównie chodzi tutaj o serwisowanie oraz zabezpieczenie przed kopiowaniem jakiegoś urządzenia czy jakiegoś układu. Takie rzeczy zdarzają się no, raczej rzadko, ale czasem właśnie wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy naprawić jakieś urządzenie, na którym nam zależy. No cóż, takie życie elektronika i serwisanta. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam przy pracy z elementami typu SMD i już będziecie wiedzieć, jak i gdzie szukać o nich informacji. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.